Witam Państwa bardzo serdecznie, Piotr Okowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem powiedzieć kilka słów na temat narzędzia, które jest dosyć znane i popularne. Używano od dawna w Blenderze, a kiedyś było załatwiane, że tak powiem, przez wtyczkę. Chodzi konkretnie o narzędzie o nazwie LoopCut. A więc LoopCut jest to narzędzie, które działa w trybie edycji i jest dostępne po wciśnięciu klawisza Ctrl-R. Wtedy na obiekcie pojawia się różowa linia, pokazująca linię cięcia. I jeżeli kliknę na taką w takim momencie, kiedy ta linia jest już narysowana, wtedy mogę wstawić, przesuwając jeszcze dodatkowo mysz, rozcięcie. Kolejne kliknięcie ustawia to rozcięcie we właściwym miejscu i teraz to rozcięcie już zostało zrobione. Dodam jeszcze tutaj. Przesunę te dwa w ten sposób i teraz przyjrzyjmy się dokładnie, co jeszcze można zrobić. Otóż działa to w ten sposób, że jeżeli wcisnę Ctrl-R, to rzeczywiście wybierane są linie, które można by przeciąć prostopadle do nich. Jeżeli jednak pokręcę klawiszem myszy, to tych rozcięć mogę wstawić więcej. W tym momencie to narzędzie jest trochę już jakby poprawione i wtedy takie rozcięcie mogę także przesunąć aż do samego brzegu zakresu dozwolonego dla niego. Tego nie można było zrobić wcześniej. Jest jeszcze jedna ciekawa opcja, albo raczej zestaw możliwości. Jeżeli będę rozcinał powierzchnię na takich ścianach, które spowodują, że powstanie nierówna linia cięcia, tak jak to tutaj widzimy, to mam możliwość skontrolowania dodatkowych opcji. Zobaczcie, co widać na pasku stanu. Mam tutaj napisane, żeby wybrać sobie pierścień do cięcia, użyć kółka myszki albo page up, page down, przytrzymać alt dla smooth. Okay, dla smooth to alta teraz raczej nie przytrzymam, ponieważ przechwyci mi to menedżer okien, ale jeżeli już wcisnę jeden klawisz myszy, żeby wstawić to rozcięcie, to zbliżając się do krawędzi, rozcięcie będzie przybierało kształt tej krawędzi. W drugą stronę działa to tak samo. Natomiast mogę uniknąć takiej sytuacji i na przykład jak wcisnę klawisz E, to wtedy mam zawsze idealnie równe rozcięcie i to rozcięcie jest takie jak krawędź po lewej stronie akurat. Jeżeli teraz wezmę, wcisnę klawisz F, to w tym momencie mam dopasowanie do tej prawej krawędzi. Natomiast w ogóle sama linia rozcięcia zachowuje jej kształt na całej szerokości, tam gdzie przesuwam. Także mogę włączyć sobie clamp, ale w tym momencie teraz będę mógł wyjść jakby poza obszar. Ok, jeżeli wezmę flip, to tutaj mogę wyjść poza obszar. Więc te opcje, które mamy na pasku stanu, dodano całkiem niedawno, polecam uwadze. One właśnie w taki fajny sposób działają. Moim zdaniem jest to rewelacja. Dodatkowo doszła jeszcze jedna opcja. I będzie ona dostępna właśnie w nowej wersji Blendera 2.6. To jest opcja, której aktywacja nie następuje przez samą Ctrl-R, ale przez Ctrl-Shift-R. Jeżeli mam zaznaczoną jakąś linię wierzchołków, czy tam krawędzi, którą chciałbym rozciąć po jednej i po drugiej stronie, to wtedy wciskam Ctrl-Shift-R. I to, co dostaję, to jest rozcięcie symetryczne, które mogę zrobić od razu po obu stronach. Przypomina to troszeczkę modyfikator Bevel, ale nie jest dokładnie tym samym. Gdybym chciał tutaj wykonać operację bevel, to musiałbym wcisnąć Ctrl-B i sytuacja wyglądałaby w ten sposób. A więc nie zostaje wtedy krawędź, która była poprzednio po środku i muszę jeszcze raz rozcinać ze Escape'em, aby takie coś uzyskać. A więc taka opcja przydaje się. No i oczywiście jest bardzo fajna. Ctrl-Shift-R. Muszę najpierw zaznaczyć. I teraz Ctrl-Shift-R. I ciągnąc mysz w dół, mam rozcięcie. Ekstra sprawa. Jeszcze raz. Ctrl-Shift-R. I teraz, jeżeli wcisnę klawisz E, to mam równe krawędzie albo będą się dopasowywały do linii ograniczającej obszar rozcinany. Tak samo można zrobić clamp, czyli przebicie granic i wyjście poza dopuszczalny zakres. Ok, teraz już nakładają mi się tutaj ściany, co widać po tych artefaktach, które powstają. Jest to tak zwane Z-Fighting. No i musiałem uniknąć czegoś takiego, na przykład przez przeskalowanie w osi X na minus 1S. X i teraz skalujemy, aż przejdziemy na drugą stronę. Teraz już jest dobrze. Ok, kończę. Dziękuję za uwagę. LoopCut to był właśnie on.